Poseł Marek Suski w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Idami zarzuca posłowi Koalicji Obywatelskiej Konradowi Frysztakowi, że to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia. Dlaczego? Jak twierdzi Suski, gdyby nie poseł Konrad Frysztak, reprezentacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych nie dowiedziałaby się, że wykonawca wszedł na teren prac bez niezbędnych pozwoleń. Poseł Frysztak tydzień temu alarmował o zawieszeniu dotacji na budowę trasy kolejowej numer 8. Zarzucał nawet panu, że nie dopilnował pan tej inwestycji. To ja zapytam, dlaczego zawieszono finansowanie i kiedy sprawa może zostać wyjaśniona? No, głównie dlatego, że pan Frysztak donosił, że rozpoczęto pracę. I to, tak można powiedzieć, reprezentacja Unii Europejskiej, jak się dowiedziała, że poseł Frysztak, Gazeta Wyborcza, piszą o tym, że wykonawca wszedł na budowę, a jeszcze nie ma wszystkich zgód, no to powiedziała w takim razie do wydania wszystkich zgód zawieszamy finansowanie. Jak zaznacza poseł Marek Suski, wszelkie zgody na prace zostały już wydane, choć faktycznie uzyskano je dopiero 4 tygodnie temu. Na zarzuty posła odpowiedział Konrad Frysztak. W listopadzie ubiegłego roku, w pierwszych dniach listopada 2020 roku, Centrum Unijnych Projektów Transportowych wszczęło postępowanie kontrolne. O wynikach tego postępowania poinformowałem ja w pierwszych dniach stycznia, ponieważ informacja ta była niejako informacją, która dotychczas nie ujrzała światła dziennego. To nie znaczy, że ten, kto informował 2 miesiące po rozpoczęciu kontroli, jest czynnikiem, który wpłynął na wynik tej kontroli. To dziś Marek Suski jest odpowiedzialny za inwestycje linii kolejowej, jest odpowiedzialny politycznie. Jako polityk partii rządzącej bierze odpowiedzialność za PKP PLK. Poseł Frysztak zaznacza także w swojej odpowiedzi, że dobro inwestycji, jaką jest kolejowa ósemka, leży mu na sercu, jako że mowa o pracach na terenie regionu radomskiego. I to nie jest tak, że kiedy będziemy siedzieć cicho i nie mówić o tym, że coś jest źle na budowie linii kolejowej, to stanie się coś dobrego. Jest wręcz przeciwnie. To dziś od klasy politycznej, od polityków wszystkich partii zależy to, czy ta inwestycja zostanie w terminie oddana do użytku. Czy będzie tak, że przyjdzie jeden z urzędników, który ma odebrać te 2 wybudowane przepusty bez pozwoleń i powie, że się na to nie zgadza, a co za tym idzie, radomianie dalej będą musieli jeździć do Warszawy autobusem do Warki, a z Warki przesiadać się do pociągu. Dofinansowanie na inwestycję, jaką jest przebudowa kolejowej ósemki z Unii Europejskiej, wynosi około 1 miliard złotych.